was wszystkich. Mam na imię Dagna Wójciak i studiuję inżynierię elektroniczną i elektronikę na Uniwersytecie w Edynburgu. I dzisiaj chciałam wam wprowadzić w świat elektroniki i powiedzieć, czym są płytki drukowane, czyli co znajduje się w środku urządzeń elektronicznych, takich jak komputery i telefony. I zacznijmy od przeszłości, czyli od tego, jak zbudowany był pierwszy komputer. Nazywał się ENIAC, powstał na Uniwersytecie w Pensylwanii w 1943 roku i jego rozmiar był taki, że zajmował pokój 12x16 metrów i tak jak widzicie na zdjęciu, składa się z 42 takich wielkich szaf. Zawierał 6000 przełączników i 50000 oporników, a całość ważyła 27 ton. W porównaniu do dzisiejszych smartfonów czy nawet smartwatchy, czy mimo jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, to był gigantyczny, ale mimo wszystko jego moc obliczeniowa, czyli tak skomplikowane rzeczy mógł robić, była 1300 razy mniejsza niż najprostszy telefon z początku XXI wieku, czyli taka cegłówka tak zwana. No i tu przechodzimy do kolejnego punktu, czyli jak zmniejszyły się urządzenia elektroniczne, czyli czym jest miniaturyzacja. Miniaturyzacja to jest trend ciągłego zmniejszania urządzeń elektronicznych, a tak naprawdę nie tylko, dotyczy wszelkiego rodzaju urządzeń, bez zmniejszenia ich użyteczności. I w elektronice ten trend jest szczególnie zauważalny ze względu na to, że mniejszy rozmiar to nie tylko większa wygoda, więcej zastosowań, ale również niższe koszty i mniejsza wymagana moc, czyli jesteśmy w stanie z mniejszych baterii zasilać nasze urządzenia na dłużej. I przykładem miniaturyzacji może być to, jak w 50. rocznicę powstania ENIAC-a, czyli tego komputera, o którym wspomniałam na początku, stworzono mały układ celny, tutaj widzicie z wielkości mniej więcej paznokcia, który był w stanie wykonać dokładnie takie same funkcje, jak ta wielka 27-tonowa maszyna, o której wspomniałam wcześniej. No i tutaj przechodzimy do pytania chyba najważniejszego, czyli dzięki czemu było to możliwe. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i składa się z wielu elementów, kilka, o których tylko wspomnę, ale nie będę się rozwodzić. To jest wykorzystanie półprzewodników, czyli krzemu, od czego pochodzi nazwa np. Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. Związane z tym układy scalone, czyli takie małe urządzonka wykonane właśnie z półprzewodników, które są w stanie wykonywać dosyć skomplikowane funkcje. Ich budowa i zastosowanie półprzewodników w ogóle bardzo ciekawy temat, może pomysł na kolejne dni nauki, ale dzisiaj na tym skończę. Natomiast będziemy mówić więcej o płytkach drukowanych, czyli głównie tematem dzisiejszej prezentacji. Więc czym są płytki drukowane? Po angielsku nazywane PCB. Są to płytki z materiału izolacyjnego, czyli nieprzewodzącego prądu, z nadrukowanym za pomocą metalu, najczęściej to jest miedź, ścieżkami, które tak naprawdę tworzą przewody i pokryte z obu stron maską, czyli również warstwą izolatu, który zabezpiecza nas przed szokiem elektrycznym, a układ przed zniszczeniem. One są w stanie zastąpić bardzo skomplikowane plątaniny kabli, ponieważ całą tą sieć przewodów posiadają na płasko, mają rozmiary najczęściej kilkunastu centymetrów, a potrafią wykonywać niezwykle skomplikowane funkcje. Więc z czego są zrobione? Tak jak wspomniałam, są zrobione z materiału izolacyjnego, to jest najczęściej plastik, ale to też zależy od zastosowań. Czasami powstają już płytki drukowane, które są na przykład miękkie i można je wyginać. Oraz ścieżek nadrukowanych z metalu, to jest najczęściej miedź, które tworzą funkcję przewodników. Dodatkowo na końcach tych przewodów są tak zwane pady, czyli miejsca, w których można podłączyć pozostałe elementy układu. Więc tak wygląda płytka PCB, to jest schemat. Można powiedzieć, że przypomina taką kanapkę. Płytki PCB mogą być proste, tylko jednowarstwowe nadrukowane z jednej strony, oraz tak jak tu widzicie, wielowarstwowe, kiedy takie specjalne dziurki, czyli połączenia pomiędzy warstwami nazywane via,
pozwalają na przechodzenie pomiędzy warstwami i tworzenie tych układów bardziej skomplikowanych. I jak wygląda projektowanie takich cudeniek? Jest to bardziej skomplikowane, niż by się wydawało, ponieważ przede wszystkim przewody nie mogą się przecinać, ponieważ wtedy powstałoby połączenie, a nie jest to to, czego chcemy. Więc projektowanie płytek PCB to łączenie kilkudziesięciu, kilkaset, czy w ekstremalnych wypadkach kilku tysięcy elementów, tak aby w żadnym momencie przewody się nie ze sobą nawzajem nie przecinały i nie łączyły. Dlatego one potrafią mieć tyle warstw, aby umożliwić za pomocą tych wijac, o których wspomniałam, łączenie elementów. Z tego względu projektowanie płytek PCB przypomina gigantyczny labirynt, kiedy projektujący musi znaleźć połączenie pomiędzy punktem A i B, omijając wszystkie inne przewody. Można to porównać po prostu grania w wielką grę labirynt. Nie jest to jednak aż takie proste, ponieważ istnieje wiele dodatkowych ograniczeń, takich jak na przykład nie przebieganie w sąsiedztwie dwóch połączeń z różnymi typami sygnałów, nie zostawianie wolnych końców, które na przykład stworzyłyby antenę, i wiele, wiele, wiele innych. Także często dochodzi do momentu, kiedy nie da się ich wszystkich spełnić i trzeba gdzieś znaleźć kompromis pomiędzy tym, co jest wykonalne, bo zadaniem czy głównym celem projektowania płytek PCB to jest to, żeby przede wszystkim one działały, ale również były po prostu jak najmniejsze w rozmiarze, tak aby na przykład mieściły się w takim telefonie czy komputerze, czy jeszcze mniejszym urządzeniu. Jak to wygląda obecnie? Oczywiście czasy projektowania płytek PCB na wielkich arkuszach papieru z użyciem kolorowych flamastrów już dawno minęły. Obecnie używa się tego programu komputerowego nazywanego CAD. Jest to narzędzie, które pozwala na po pierwsze łatwiejsze znalezienie błędów, po drugie pokazuje na przykład, które elementy są ze sobą jeszcze nie połączone, czy nie pozwala przeciąć nawzajem poszczególnych ścieżek, tak żeby nie powstały niechciane połączenia, ale też może sugerować sugerowane miejsca na poszczególne elementy, więc cały proces jest dużo mniej żmudny. Jednak dalej opiera się tak naprawdę na metodzie prób i błędów i dużo tutaj zależy od doświadczenia, wyczucia, ale też po prostu szczęścia. I dla przykładu tutaj pokażę Wam płytkę, którą ja projektowałam na zajęciach. Jest to mikrofon ze wzmacniaczem. Jak widzicie, jest to prosty układ tak naprawdę. Jest to zaledwie mikrofon, a nawet taki labirynt, zaprojektowanie go zajęło około 30 godzin i zdecydowanie nie powiedziałabym, że było łatwe. Więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak wyglądają takie prawdziwe układy z kilkasetoma, z liczbą komponentów sięgającą kilkuset czy kilku tysięcy. Więc jeszcze chciałam Wam pokazać, co z taką płytką się dzieje, czyli jak zostaje używana. Jak wspomniałam, jest to po prostu sieć połączeń, a więc, żeby można było jej użyć, trzeba najpierw podłączyć do niej elementy takie jak oporniki czy inne urządzenia. Robi się to za pomocą lutowania, czyli przykleja się za pomocą rozgrzanego metalu taki na przykład opornik do padów, które powstały wcześniej, tak żeby powstało solidne połączenie elektryczne. Tutaj Wam pokażę, jak wyglądała ta moja płytka, którą przed chwilą widzieliście, po wyprodukowaniu i zamontowaniu części elementów. Jest to proces o tyle trudny, że jeżeli popełni się błąd, to jest go ciężko zauważyć, ponieważ jest to wszystko bardzo małe i bardzo ciężko jest znaleźć błąd, a przez jedno złe połączenie cały układ może po prostu nie działać. I na koniec, pół żartem, pół serio, chciałam powiedzieć o tym, jak wśród osób zajmujących się elektroniką płytki drukowane i ich projektowanie w zasadzie uznawane jest za dzieło sztuki. I myślę, że patrząc na takie obrazki, które przedstawiają bardzo skomplikowane projekty, jest dosyć łatwo sobie wyobrazić dlaczego. Ale chciałam też wspomnieć,
jak z recyklingowanych płytek PCB, już nikomu do niczego niepotrzebnych, niektóre osoby są w stanie stworzyć bardzo ciekawe rzeźby i małe arcydzieła. I tym wesołym akcentem zakończymy tą prezentację. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście i to, co znajduje się w waszym telefonie czy komputerze, jest choć trochę mniej magiczne teraz. Ja wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłych edycjach Dni Nauki.